A ze mną jest Adrian Pietrzyk, menadżer MMA VIP czy MMA VIP 3. Powiedz mi, Adrian, co nas czeka na najbliższej gali? Znam już wszystkich przeciwników i wszystkich zawodników. Do tych przeciwników. Na pewno czeka nas dużo emocji, bo mieszanka ludzi, jaka jest u nas w federacji, to można powiedzieć, jest na pewno mieszanka wybuchowa. Jesteśmy najbardziej frikową galą ze wszystkich gal. Mamy i osoby. Mocno takie uliczne. Mamy i osoby, które kojarzą się gdzieś ze środowiskiem LGBT, po prostu jest no, je, jest różnorodność, więc, więc na pewno będzie to wybuchowa mieszanka. Też gdzieś wyróżnia nas to, że jest dużo konfliktów, które, które są między zawodnikami. Ja naprawdę mogę to poręczyć własnym imieniem i nazwiskiem, że są to konflikty, które są naprawdę. Ja dostaję telefony od tych zawodników. I słyszę po prostu, że, że oni się nie lubią. Nie jest, to, nie jest to ustawione. Niektóre konflikty trwają dłużej niż, niż historia naszej federacji. Okej, okay, kto jest swoim faworytem? Kto zrobi najwięcej zamieszania? No ja stawiam tutaj na Piotrka i Polskiego Ken'a, bo są to gdzieś osoby, no, nie ze świata walk, które gdzieś mogą coś pokazać. Jeśli chodzi o samą walkę, najbardziej czekam na walkę GSP z Kazik Klimat Kartel to będzie taka typowo uliczna jadka gdzieś pod dyskoteką w Katowicach na Mariackiej. No. To będzie też walka na gołe pięści, więc, więc też na pewno będą gdzieś te emocje trochę większe. Okej, okay, a powiedz mi, w kogo stawiasz, na kogo stawiasz w starciu najman Ryszard Szczyna? Nie, no oczywiście całym sercem za Marcinem. Ryszard, też życzymy te powodzenia. Dziękuję bardzo w takim razie. I więcej zobaczycie oczywiście w DNA Studio, w którym... Będzie cały wywiad między innymi z Adrianem.